Szybciej, Andrzej Turlaj taboret, bo stary wrócił z mlekiem po 20 latach! Dodzyń dla kaukaskiego, gdzie można skiny zamienić, kurwa? A WP z Darta, jak twoje spodnie w kroku? Tara mnie wkurwiliście, bakłażany, ale macie fuksa. Bo piraty słap od twojego starego to najlepsza strona w internecie. A ta złota śrubka, co to za syf? Idę to zaraz sprzedać na Piratę Swap. Znajdziesz tam dużo konkursów, sprzedaż skiny na kryptowaluty, a z kodem Żaba YouTube macie 35% bonusu do ładowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas 3 transakcji. Halo, halo, siemano, biki, elegancko, od razu skineczka mamy od Angeli Panda tutaj, łapeczka, komentarzyk, subik na kanale, oglądajcie filmik do końca, dobijajcie, watch time elegancko, ta AWP-ka dla was do wygrania. Przypominam o używaniu kodu zawarty, jesteśmy dzisiaj na CSGO skinsie, wpłacajcie z kodzikiem, wpłacając minimum 8,40 macie szansę, takie naklejki będą miały znaczenie później w konkursie, już niedługo na kostkę, który zostanie ogłoszony, kodzik Żaba YouTube daje wam 10% bonusu do doładowania oraz 20 na startach, pierwszy raz używacie kodu i tutaj, kto takie naklejki zdobył, niech pisze na Discordzie, ogólnie dodałem bardzo dużo osób do znajomych na Discordzie, bo chyba chcieliście do mnie napisać, ale nie każdy mógł, ewentualnie piszcie na Instagrama lub maila, jeśli dalej nie możecie na Discordzie tego zrobić. Dzisiaj ogólnie nietypowe jak na CSGO skinsa, polecimy sobie od aktualnej ceny biletu na film w Cinema City, nie jest to żadna współpraca, to wam od razu zaznaczam. Po prostu sobie wziąłem, mieliśmy iść do kina, jednak nie poszliśmy. Tutaj macie taką informację, 13 zł wczoraj i dzisiaj kosztują właśnie filmy w kinie. Też was ostatnio pytałem o to, na co chodzicie do kina. Kilka osób podpisało, ale raczej to już nie było to, co ostatnio. Każdy pisał o tym w Wolverine i tak dalej, a teraz było raczej mało wiadomości. Czyli wychodzi na to, że chyba zbytnio nic ciekawego w kinie nie ma. Dołączmy sobie na początku tutaj do tej bitwy. I zobaczymy, 9,24, ogólnie kwota miała być złotych 13, czyli dałem sobie dość trudne wyzwanie. Zostaje nam tak naprawdę 3,80, ale możemy to wygrać tutaj, wygrywamy na razie. Czyli będzie to, co wygramy w tej battle, plus 3,80, 3,60, 3,76 dokładnie. No to dobra, będziemy skrupulatni, 3,76. Czyli mamy 3,76, mamy 55,65 na ten moment. Musiałem to sobie obliczyć w pamięci. No i od tej kwoty będziemy sobie cisnęli elegancko. Więc zaczęliśmy bardzo fajnie, wbijając właśnie do oponentów. No i też teraz te challenge będziemy w taki sposób robić. Ja sobie w ogóle ogarnę kalkulator na drugim monitorku. Będę nim to podliczał, żeby było uczciwie. No i na ten moment jest naprawdę fajnie, jest cały czas evencik Retro Revival, możecie sobie brać udział w tym evenciku i chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za wczorajszy live'ik u Martyny. Ja na live'ach Martyny będę się pojawiał oczywiście, tak jak do tej pory, będziecie mieli tam bardzo fajne rzeczy i ciekawostki, których na odcinkach na pewno nie ma, fajne opowieści, kto był ten potwierdzi, więc wpadajcie co tydzień, teraz był wyjątkowo w sobotę, ale będą co tydzień w piątki. Dobra, co możemy pocisnąć sobie? Jestem tak w poszukiwaniu nowych skrzynek, ale żadnych nowych skrzynek nie widzę. Natomiast bardzo dawno było u mnie toolbox case'a na odcinku. Lovely case był, tutaj były. Bardzo dawno nie było też, tak patrzę, striking ninja case'a, którego sobie dodam. Tylko, że tak, 5 zł tutaj wtedy z haczykiem, to musimy sobie ująć to. Weźmy tego chocolate case'a, wrzućmy sobie te dwa toolbox case'y i wrzućmy tego striking ninja case'a. No mamy tam o 60 groszy przebite, ale nic się nie dzieje. Zagrajmy sobie to standardowym na dwóch graczy. 5100 osób online, 52 miliony prawie. PL Major elegancko dołączył. W ogóle to tak, będzie już niedługo konkursik również na CSGO skinsie. Tutaj taki organizowany właśnie ze strony na skinka za około 100-150 zł. Się pamiętam, chyba za 120 dokładnie. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Czekam cały czas na informacje tutaj pewne, pewne też, że tak powiem, fundusze, nie będę was kłamał, żeby właśnie zrobić konkurs na tą kostkę i też konkurs, żeby sobie wypłacić skinka tutaj ogólnie na właśnie tego widza, takiego, który ogląda materiały do końca, mam taką listę przygotowaną, no i widz nagrywek oczywiście też będzie podliczany, ale to jeszcze trochę. Chłop nam pokazuje fakera, niestety w ostatnim tutaj starciu wygrał, ten faker był dla niego szczęśliwy, w ogóle co, tutaj na budowie sobie zdjęcie z tych, no chyba ta, chyba na budowie, no, tutaj łazienka była robiona, więc nieźle, niezły zadymiarz z gościa ogólnie. No przegraliśmy battle i zaczynamy od nowa, czyli od kwoty 13 zł tak naprawdę, co jest coś niską kwotą, no ale wszystko jest możliwe, z tak małej kwoty również można coś fajnego ugrać. Jeśli mam małą kwotę, to oczywiście na pierwszy ogień idą low case, robimy ich 4, znaczy robimy ich na 4 w trybie under
Dok. Matrix dołączył, Kulon. Myślę, że dołączy również czwarty gracz na szybko, bo to jest taka batla dość niska cenowa, tego sobie chwilkę poczekamy. Chciałbym może teraz właśnie bardziej takie challenge ogarnąć w tym stylu, że właśnie niekoniecznie robimy sobie tą kwotę, jaką mamy wyznaczoną, tylko tak jak tu, tak jak wcześniej przykładowo, tak? Ale chodzi mi o to, że nie, mamy 5 dych, to robię batla za 3 dyszki, zostaje mi 20, a plus jak wygram batla, to co z tego batla, to sobie doliczam i lecę sobie dalej. Tylko oczywiście będę musiał kalkulatorkiem to liczyć. Myślę, że to będzie fajne, to będzie też ciekawsze i coś będzie innowacyjnego, bo już gdzieś tam te kwoty są cały czas, ale ja, tak jak powiedziałem, ja najbardziej właśnie lubię te odcinki z konkretnymi kwotami, bo mi się to fajnie tworzy, fajnie mi się dobiera te skrzynki, dobiera te battle, może będą też kwoty troszeczkę wyższe, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no i co, no i kusi mnie do tych live'ów wrócić, na razie będę u Martyny się pojawiał. I jest jak jest. Dobra, widzowie, dzisiaj kurde klasyczne niedzielne pytanie, to już wiecie, że ja ostatnio mam mniejszą tą kreatywność z tymi pytaniami, tu w ogóle wygrywam mocno, tak, gdyby było to zwykłe, tryb standardowy, ja tak do underdoga podszedłem. Pytanko, dzisiaj pytanie, które się bardzo często pojawiało, ale kropka niedziela, co mieliście w niedzielę dzisiaj lub będziecie mieli lub może jecie dobrego na obiad? Ja sobie czerpię od was inspirację, lubię to pytanie, lubię po prostu wasze odpowiedzi, wiem, że pytałem kilka razy, no ale też codziennie się jej na obiad, albo prawie codziennie, niektórzy są co jedzą to samo, na przykład często się mówi, że jak ktoś na siłkę chodzi, to tylko z kurczakiem trzeba jeść, ale to nie jest do końca prawdą, bo najważniejsze jest to, żeby zgadzały się makroskładniki, przede wszystkim białko, no i liczba kalorii, w zależności od tego, czy chcecie przytyć, czy schudnąć. Ale taki content to bardziej na Instagramie, gdzieś tam się pojawia siłowniany. Spróbujmy sobie same nalepki zrobić, 12,60 bez 40 groszy, na 4 również, może teraz w trybie standardowym, nie, wcześniej też, nie, wcześniej był underdog, nie było standardowego. No i co? Co jeszcze nowego u mnie słychać? Tak naprawdę to nic ciekawego się nie działo. No wczoraj na tym live'iku troszkę się popiło, widzowie. Na siłkę dzisiaj idę w nocy. Kalorie będę spalał. Muszę znowu przepalić kalorie. Mogę się wam pochwalić, że kurde 5 kilo schudłem, ale chciałbym więcej. W ogóle Martyna robi lepszą redukcję niż ja, co ciekawe. Tutaj, gdzie ja chodzę na siłkę, ona nie chodzi, ale ona się lepiej trzyma diety, a ja kurde, jak się dorwę do alkoholu, to sami wiecie, jak to jest. Mamy Mujina. Mujin Bambo w Afryce Miszko i MLBB. To tam też robi ten nasz koleżko, ale ładna naklejeczka. AI folia, foil, sticker. Ja w ogóle takie folie hermetyzowane sobie kupiłem teraz. Zajebista sprawa, nie możecie sobie przerobywać na przykład jakieś tam rzeczy w lodówce i macie pewność, że wam się to nie zepsuje. I co? I wygrywamy tą battle na ten moment. Zostały jeszcze 3 skrzyneczki. Jest ciekawie, jest kolorowo na łazarski. Liczymy, że jeszcze coś trafimy. Rush B, take this bomb and go and B. Zajebany enemy, jak to się kiedyś śpiewało od Kanutka. Była i samu remixy. Piękne czasy YouTube'a, widzowie, kurde. Ja sobie często wspominam te czasy YouTube'a 2015, 16, 17. Ja zacząłem nagrywać w 2015 roku. W ogóle właśnie takie opowieści różne z tamtych czasów też wczoraj na live'ie były, na kolejnych live'ach się będą pojawiać. Zrobiliśmy sobie z 13 zł 57,50, co uważam jest bardzo dobrym wynikiem i możemy sobie teraz na dwóch to rozegrać jakoś fajnie. No właśnie, czy rozegrać to w sposób na dwóch droższych skrzynkach, 57,50. Możemy wrzucić tą, no możemy wrzucić i tak zrobimy wręcz, damy indirect case'a i damy to, bo to nam identycznie co do grosika praktycznie wychodzi. Na 3 zagramy w standardówce. Kurde, no liczę, że standardówka nam tutaj może coś dobrego przynieść. Gocha! Gocha Dominator 3 zł. Gocha dołączyła do battle, nie jest to bitka za 3 zł, ale mamy Gochę. Mamy Gochę. I co się wydarzy, jestem mocno ciekawy. Pierwsza skrzynka rozgrzewkowa nie jest na naszą korzyść. Chłopaki mają remis. Niech nam wypadnie MK. Niestety wypadła wszystkim, tylko nie nam, gdybym dał underdoga. Miałbym 129 zł, co byłoby już naprawdę fajnym wynikiem. W ogóle jeszcze i samu zgarnął 1300 bitcoinów w jednym czasie. Przypominam, że macie sobie te bitcoiny zdobywacie i tutaj sobie możecie te bitcoiny później wymieniać na skiny. Raz na 12 godzin chyba się oferta resetuje, są nowe rzeczy się pojawiają. Średnio pamiętam, liczyliśmy, że 1000 tych bitcoinów to 4 zł wychodziło. Więc to jest jakby na skina za 144 plus minus złotego. Na razie nie ma nic ciekawego do wypłaty właśnie dla widza do nagrywek. Ostatnio zrobiłem głupotę, że skin, który miał być, znaczy nie widza do nagrywek, tylko dla aktywnego widza, skin, który miał być, to go sprzedałem niechcący i przyznaję się do błędu, że zjebałem akcję. Ale no co zrobić, nic nie zrobić, będziemy musieli ogarnąć nowy teraz, tak? Ja biorę to na siebie, że zwaliłem i tyle. Dwa Ember Case'y na 4, jest na pewno jakaś możliwość, standardowy gramy. No gdybym zmienił tryb wcześniej, tak? Bo było underdog standardowy, a ja chciałem drugi raz na standardowym, nie wiem po co w ogóle.
jak mogłem dać underdoga właśnie i bym to wtedy na tym underdogu zgarnął, mielibyśmy 130 zł zrobione z 13, czyli 10x profit i bylibyśmy już blisko, bardzo blisko kostki, a tak niestety gramy dalej, zaczynamy tutaj przyjemnie, fajnie całkiem. Tylko że bardzo słabe dropy u oponentów, co spowoduje, że ogólny drop z tej skrzynki będzie mocno słaby, ale jest nasza wygrana, dwa razy zdominowaliśmy i dzisiaj naprawdę fajnie to wygląda, bo po raz kolejny mamy 41,80. Zapiszę, zaokrąglę sobie because why not i z tych 41,80 będziemy próbowali atakować właśnie pod stówkę, myślę. 41,80, kurde, no 42, dwa summer case'y na czterech, ale w underdogu. Gramy na czterech w underdogu, gramy właśnie odwrotnie i zobaczymy, jest na pewno jakaś szansa. Zróbmy sobie dwa miejsca, weźmy, zajmijmy botami. Jedno zostawmy wigilijne przy stoliku i liczymy tutaj na oponentów. W ogóle pazury tutaj jakieś leżą, nie moje na szczęście. I dobra. Padałeś na Discorda, w ogóle będzie miała Martyna swój oddzielny taki na Discord. Discord może cały nie, ale ogólnie taki kanałek zrobimy. O, dołączył dot. Dot z angielskiego, kropka, na przykład www.dot. No i co? No i dobrze wszystkim dało oprócz Emilii, kurde. Zobaczymy. No Emilia jakby tutaj siepnął coś dobrego, powiem wam, to jest możliwe do ugrania, kurde blaszka, gdyby nie ten pierwszy drop. Ale niesamowite dropy, unbelievable wręcz, zobaczcie, z 321 zł z 42, tu naprawdę dało dobre dropy. To były skinki za 20, skrzynka za 21 zł, a zobaczcie jakie dropy, 35, 34. Praktycznie każdy drop był powyżej ceny skrzynki, to jest masakra, jakie dobre skrzynki są te summer case, kurde. No dobra, zróbmy sobie już ostatniego battle, chyba że wygramy. I zróbmy go może na trzech ultra case'ikach, akurat nam to pasuje. Na czterech, no gramy, nie, zagrajmy sobie na trzech i zagrajmy standardowe. Może nam się akurat elegancko tutaj poszczęści. Zbliżamy się do 4 milionów graczy, mam nadzieję, że do końca roku. Myślę, że będzie do końca roku 4. W ogóle wiecie, cały czas są nowi gracze, tutaj się to odlicza, to było 13, już jest 15, zaraz będzie 16. A tutaj dropik Galil, taki sobie dropnął bardzo słabo. To skrzynka na 4,20, nie ma co liczyć na nie wiadomo jak mocne dropiki, tylko że znowu underdog, już jest 17, leci to fajnie. Leci to fajnie, no Galilek coś będzie kosztował, nie będzie nic kosztował, czyli tutaj oddałby underdog. Po raz kolejny zrobilibyśmy sobie dwa summer case'y, może byłaby szansa, żeby oddał, nie dwa, bo to 25. No i to było dziś na tyle, dzięki za odcinek, trzymajcie się mordy, do następnego, siemano.